Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Te konferencje to jest dla mnie świetna okazja, żeby spotkać się w bardzo miłym gronie i bardzo uczonym gronie i mieć możliwość zaprezentowania swoich poglądów. Proszę Państwa, wiodący temat tej konferencji jest oczywiście ogromnie bardzo pojemny, bardzo obszerny. Filozofia w nauce. Musi to być traktowane strasznie szeroko, jeśli się przypomni, jeżeli się pamięta, że przecież nauka wyrasta z filozofii. No nie sposób nie docenić, nie sposób przecenić wkładu na przykład już choćby greckich filozofii w nasze postrzeganie rzeczywistości, w rozumieniu natury, bytu, no ale także w opisanie metod docierania do tej rzeczywistości, metod badawczych rozmaitych. To jest olbrzymie zagadnienie i jest to rzecz oczywista. To wzajemne oddziaływanie filozofii i nauki no możemy obserwować w całej historii obu tych dyscyplin, a w każdym razie w nauki na pewno. I wprawdzie już tak gdzieś mniej więcej od czasów Kopernika czy Galileusza, Keplera, no jak gdyby zaczynamy odróżnić te drogi, jak filozofii i nauki, jak gdyby się rozchodziły, no to jednak ciągle, nawet jeszcze Newton uważał siebie za filozofa, co potwierdza na przykład taka uwaga Newtona. Z tekstami będzie gorzej, bo zapomniałam okularów. Jeśli... Przepraszam, emocje, a smaczny jest cytat, nie chciałabym. Dziękuję. Zobaczymy, czy to było dobre. Dobre. Więc ta miła taka uwaga Newtona, w której on wyraża właściwie niezadowolenie ze swojej kluczowej teorii grawitacji. I pisze tak, to, że jedno ciało może na odległość, przez próżnię wywierać wpływ na drugie, bez pośredniczenia czegokolwiek, co mogłoby przenieść ich siłę i działanie, jest w moich oczach tak wielkim absurdem, iż, jak mniemam, nie uwierzy w to nikt, kto w kwestiach filozoficznych ma przyzwoite rozeznanie. No więc sam siebie uważał i swoich oponentów również. Więc chociaż wzajemne inspiracje nauki i filozofii no, są w żaden sposób nie do przecenienia, to jednak nie zawsze wszystko przebiega tak bezkonfliktowo. Temat mojego wystąpienia, pułapki języka, no, sugeruje, że chcę właśnie wskazać taki przypadek. No, chcę tą przysłowiową łyżkę dziegciu do tej beczki miodu włożyć. Mianowicie niewątpliwie takim problemem trudnym, który obecnie jest bardzo szeroko dyskutowany, są wszystkie dyskusje dotyczące tak zwanej zasady antropicznej, a w zasadzie tak zwanych zasad antropicznych. Gell-Mann, i są różne sformułowania tych zasad antropicznych. Ja posłużę się... Ja poprawię troszkę. Dobrze. Posłużę się, może tutaj sobie położę, to będzie dobrze. Tak. Tak. Posłużę się sformułowaniem Gell-Manna, który to tak tłumaczy. Słaba forma zasady antropicznej stwierdza tylko, że szczególna gałąź historii, w której istniejemy, musi mieć cechy konieczne do powstania planety i rozwoju życia. W tej formie zasada antropiczna jest oczywista. W najsilniejszej formie zasada antropiczna rzekomo stosuje się do teorii cząstek elementarnych i do warunków początkowych wszechświata i determinuje te prawa tak,
aby mogły powstać, no właśnie, aby mogły powstać ludzie, ludzie. Idea ta wydaje mi się tak śmieszna, że nie warta dalszej dyskusji. To jest uwaga Gell-Manna, z którą no, wielu się oczywiście zgadza. A jednak ta dyskusja trwa i ma się zupełnie dobrze. Tyle tylko, że zwolennicy zasady, tej mocnej zasady antropicznej ukrywają jak gdyby swoje intencje w takiej doktrynie, mówiąc o precyzyjnym dostrojeniu początkowych warunków, jakie musiały panować w tym niemowlęcym wszechświecie i w jaki sposób mogło się pojawić życie na Ziemi. Więc to stanowisko antropiczne jest przedstawione w postaci pytania. Pytanie jest jak gdyby no niewinne. No pytamy, jak to jest możliwe, jak to się stało, że wszechświat jest tak doskonale dostrojony do tego, żeby no na naszej planecie mogło pojawić się życie. Odwołują się przy tym, pytając, zadając takie pytanie, do ustaleń naukowców, bo nieraz naukowcy przyjmują taki, troszkę taki język. Na przykład Max Tegmark stwierdza, nasz wszechświat sprawia wrażenie świetnie dostrojonego do potrzeb istot żywych. To jest Tegmarka stwierdzenie. I potem ilustruje tę tezę licznymi bardzo przykładami. To jest cały szereg, cała litania takich uwag typu. Gdyby oddziaływanie elektromagnetyczne zmniejszyło się zaledwie o 4%, Słońce natychmiast by wybuchło. No, życie to byłby koniec życia na naszej planecie, niewątpliwie. Gdyby słabe oddziaływania jądrowe były znacznie słabsze, we wszechświecie nie występowałby wodór. No, wodór też jest koniecznym pierwiastkiem do... Gdyby elektrony były znacznie lżejsze, nie mogłyby powstać gwiazdy, a gdyby były znacznie cięższe, nie wykształciłyby się uporządkowane struktury, takie jak kryształy i cząsteczki DNA, i tak dalej, i tak dalej. Takie uwagi są bardzo częste, bo jak Państwo wiecie, istnieje, no różnie tam się liczbę określa, no, ale tak ze 20 takich parametrów, które mają znaczenie empiryczne. No, te wymienione tutaj do tych parametrów należą, a których wielkości nie wynikają z żadnych praw fizyki. Tegmark, który używa bardzo bogatego języka, mówi o pokrętłach. Wyobraźmy sobie, są takie pokrętła i te stałe są w naszym świecie ustawione w jakiejś pozycji, ale dlaczego akurat w takiej, a nie w innej, nie wiadomo. I można sobie wyobrazić, że w jakimś innym świecie te pokrętła mogą być ustawione zupełnie inaczej i w tym świecie historia będzie przebiegała zupełnie w inny sposób. Więc zauważcie Państwo, sami no, jakiś sposób mówienia Tegmarka no, stwarza taką możliwość interpretacji w duchu no właśnie tego precyzyjnego dostrojenia. Tutaj właśnie w takich sformułowaniach, w mówieniu o tym dostrojeniu, tu się kryje ta pułapka językowa, o której ja chcę mówić. Są właśnie takie pułapki, w które łatwo jest wejść. I tym terminem, tym no, najważniejszym tutaj słowem, jakie się pojawia, to jest właśnie to pojęcie dostrojenia. Bo dostrojenie, no jak gdyby sugeruje, istnieje uprzedniego planu, jakiegoś zamiaru i czegoś takiego. I Tegmark jest jak najdalszy do przyjmowania tego takiego pojęcia, użył tego terminu dostrojenie jak gdyby w cudzysłowie i cała konstrukcja, którą potem przedstawia, no ma na celu wytłumaczyć, że tu żadnego zamysłu w tym sensie nie było. No ale ci, którzy stosują właśnie słowo dostrojenie, w takim sensie powołują się na Tegmarka, że takie te specjalne warunki zostały i jakoś się pojawiły. Powiadają, stąd już jest krok, jeżeli jest to dostrojenie jakieś takie, a więc za tym powinien być jakiś zamysł. Stąd już więc tylko krok do mówienia o inteligentnym projekcie, popularnym w obecnych przecież dyskusjach, raczej politycznych niż naukowych, no ale jednak. No i oczywiście stąd też krok tylko do projektanta. No tak się właśnie dzieje i to jest efekt zamierzony. To znaczy nie
pytanie jest najpierw o to dostrojenie i potem przechodzi się do odpowiedzi na to pytanie o dostrojenie, że widocznie musiał być inteligentny projekt, no a za tym już łatwo dopowiedzieć, że i projekta. To jest efekt zamierzony i wpleciony w bardzo długą historię postrzegania świata, której początki profesor Heller wskazuje aż w III wieku nowej, naszej ery, to znaczy, że taki sposób myślenia sięga aż manicheizm. No a teraz zyskało to nasilenie, ten sposób myślenia, ten sposób dyskutowania, no jakiś generalnie tak rozumiany, prymitywnie dosyć kreacjonizm, w XIX i w XX wieku, no po opublikowaniu przez Darwina jego pracy na temat ewolucji. Ten ruch, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo silny. No, jak Państwo wiecie, ma i wymiar polityczny, i sądowy, no i tak dalej. I no właśnie, i odgrywa tam również polityczną rolę, także trzeba się z nim liczyć. Te pułapki, pułapkę tego precyzyjnego dostrojenia, no, fizycy próbują go uniknąć. Jak powiadam, Tegmark, którego tutaj przywołałam, no niby pokazuje to dostrojenie jakoś tam, no ale jednak nie po to, żeby się za tym opowiedzieć, tylko wskazać też jakąś drogę uniknięcia tych pułapek tego dostrojenia. I Michał Heller przedstawia odpowiedni tok rozumowania, który przyjmują uczeni, żeby z tej pułapki no, wykręcić się jakoś. Czy zrealizowanie, to już jest cytat z książki profesora Hellera, czy zrealizowanie się tak mało prawdopodobnych warunków początkowych złożyć na karb przypadku raczej należy, to jest pytanie, raczej należy zredukować przypadek przez poszerzenie przestrzeni, w której się on pojawia. Należy więc rozważyć przestrzeń wielu wszechświatów, najlepiej wszystkich możliwych wszechświatów, z wszystkimi możliwymi kombinacjami warunków początkowych. Wśród nich na pewno znajdą się bardzo wyjątkowe, niezbędne do powstania życia na przynajmniej jednej planecie. Jeśli uwzględnimy wszystkie możliwe przypadki, no to tam znajdą się i te wyjątkowe. A jeżeli wziąć pod uwagę oczywisty fakt, że mogliśmy zaistnieć tylko w takim wyjątkowym wszechświecie, to należy uznać, że problem został rozwiązany. Proszę Państwa, no i taka właśnie jest spotykana taktyka, którą stosują naukowcy. Oczywiście nie tylko powodem jest nie tylko ta dyskusja z kreacjonizmem, jak dalej o tym wspomnę. Ale między innymi to jest również próba odpowiedzi właśnie na to pytanie, dlaczego, skąd to dopasowanie. Jaki jest mechanizm powstawania wszechświatów? No, rzecz jest prosta i ja ją tylko tak, znaczy nie jest prosta, ale ja ją przedstawię tak prosto, że aż prostacko, no, w sposób popularno-naukowy, żeby to wyjaśnić też powstawanie, tworzenie tych multiświatów, tego wieloświata, jak to się nazywa. No, najgłębszą warstwę rzeczywistości, różnie tam bywa opisywania, Wilczek używa słowa siatka, no i pokazuje to jako złożoną taką strukturę z różnych pól, w tym pola metrycznego, pola Higgsa, no i tak dalej, a niektórzy mówią po prostu o inflantonie. Inflanton albo inflanton Higgsa, substancja taka, no właśnie, tu się pojawiają w modelach fizycznych te nieskończoności, no bo nikt nie ogranicza tego, istnieje pole inflantowe Higgsa. Jak stwierdza Wilczek, ten składnik rzeczywistości wprost kipi od aktywności kwantowej, która ma szczególne cechy. Zachodzi samorzutnie i jest nieprzewidywalna. Więc jest ten nieskończony inflanton, którego skład jest trudny do określenia, ale mechanika kwantowa dopuszcza fluktuacje, które się są
bardzo częste, samorzutne i nieprzewidywalne. I tu wkracza, dołącza się ta idea buta inflacji. Otóż może się zdarzyć, że taka fluktuacja gęstości tego implantonu zostanie rozdęta przez gwałtowną inflację. No i to jest taki zarodek tego właśnie nowego wszechświata. Tutaj to, jeżeli chodzi o tą Green, tak opisuje ten moment inflacji, tej gwałtownej inflacji. To rozpychanie przestrzeni trwa około 10 do minus 35 sekundy. 10 do minus 35 sekundy. Ale było tak silne, że nawet w tym krótkim czasie wszechświat zwiększył swoje rozmiary o olbrzymi czynnik. W zależności od szczegółów, takich jak dokładny kształt rozkładu energii potencjalnej, pola implantowego wszechświat mógł z łatwością rozszerzyć się o czynnik. Proszę, tu padają wielkie liczby. 10 do 30, 10 do 50, 10 do 100, czy nawet więcej. To jest opinia Greena. Więc mamy ten moment zarodek, ten moment inflacji. No i koniec tej inflacji to jest wielki wybuch. Wszechświat ma mieć wtedy no, moją wielkość grejpfrutu, no, czy czegoś takiego. Wielki wybuch, no to właśnie jest koniec tej inflacji. Podobny scenariusz pokazuje no właśnie Tegmark, którego tutaj już przytaczałam, no, który jest mistrzem i jeśli chodzi o tworzenie multiświatów, bo zaproponuje cztery poziomy multiświata. Ja się tylko zatrzymam na pierwszym tym, bo takie same są metody powstawania innych. I te rozumowanie Tegmarka, no trudno się z nim nie zgodzić, bo jeżeli mamy ten nieskończony implanton i jest z jednego zarodka, przypuszczamy, że na skutek inflacji powstał nasz wszechświat, no to dlaczego wykluczać, że w innych miejscach z takich samych zarodków, z podobnych fluktuacji, z nimi zdarzyło się to samo i też powstały te wszechświaty rozmaite. A ponieważ, nie wiem, jak na fizyka, to Tegmark za łatwo się posługuje słowem nieskończoność, ale to chyba w tej elementarnej teraz fizyce pojawia się bardzo często, no bo implanton jest nieskończony, powstało więc nieskończenie wiele takich wszechświatów w taki sam sposób. No jeżeli te wszechświaty się różnią, czym się różnią? No właśnie tymi pokrętłami, tymi stałymi, a to masa elektronu inna, a to protonu, a to jakieś tam kwarki inaczej, inne mają, ale w zasadzie to jest podobne, więc inaczej ten świat wygląda, inaczej się rozwija, ale wedle tych samych praw fizyki, tylko te początkowe stałe są inne. No a skoro mamy nieskończoność, no to może twierdzić Tegmark, że jest nieskończenie wiele takich samych dokładnie wszechświatów jak nasz. No bo w nieskończoności pomieści się wszystko. Co więcej, mamy też nieskończenie wielu sobowtórów, dokładnie przeżywających taką samą historię jak nasza. No to jest pomysł Tegmarka na tego rozwiązanie i mówi, co z dziwnego, nic nie ma dziwnego. Takich światów jest bardzo wiele, życie powstało na bardzo wielu i nie musimy pytać o to, jak, dlaczego na naszym świecie jest akurat tak. To jest zwykłe w kosmosie zjawisko. Podobne, chciałam też jeszcze wspomnieć o Lis-Molinie, którego scenariusz rodzenia się nowych wszechświatów jest inny, chociaż efekt końcowy osiągnięty, powiedzenie, że nasz świat to nic specjalnego, a w związku z tym to, że tutaj jest życie, no jest zwyczajne, bo we wszechświecie to jest sprawa naturalna, ale mechanizm powstawania tych nowych wszechświatów jest inny. Mianowicie wszechświaty nowe powstają dzięki czarnym dziurom. Lis-Molin twierdzi, że ta materia, która wpada do czarnej dziury, po przejściu przez czarną dziurę pojawia się w postaci pęcherzyka, który ulega inflacji
No i dalej to już jest to samo, to już powstaje wszechświat, prawda? Koniec tej inflacji, to jest wielki wybuch w tym nowym wszechświecie i pojawiają się nowe wszechświaty. Smolin, ta jego teoria to jest koncepcja doboru naturalnego, ponieważ te nowe, tak odnosi się tak trochę do ewolucji, właśnie dosłownie do ewolucji. Powiada, że te nowe wszechświaty dziedziczą, jakbyśmy powiedzieli, biorąc pojęcia historii ewolucji, genotyp matki, czyli tej planety, z której jakoś ten nowy wszechświat ewoluuje, ale prawa w nim mogą być troszeczkę inne, mogą się troszkę różnić od tego świata, więc to jest takie jakieś własności fenotypowe. No i powiada Smolin, ten dobór naturalny preferuje oczywiście te wszechświaty, w których jest dużo czarnych dziur. No bo jeżeli jest dużo czarnych dziur, to jest dużo potomnych wszechświatów, które znowu dziedziczą po matce wszechświecie to, że jest w nich dużo czarnych dziur i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten wieloświat, ten multiświat jest skolonizowany głównie przez wszechświaty, takie jak nasz, no takie, w których, bo w naszym wszechświecie jest też dużo czarnych dziur, tu powstało życie, no jest wiele, a w każdym bądź razie przeważająca ilość wszechświatów w tym multiświecie, no jest właśnie takich jak nasz, więc nie ma niczego takiego. No więc jak Państwo widzicie, no wniosek z obu tych, a są to tylko no, przykładowe, nie oczywiście wszystkie, no ale z obu tych koncepcji jest taki, że w naszym wszechświecie nie ma nic specjalnego, w związku z tym nie ma tutaj się czego dopatrywać. Ale profesor Heller zwraca uwagę na ważną rzecz. Bo zauważcie, że to, jeżeli to jest, jeśli potraktować by tylko te koncepcje fizyków jako dyskusję w takim sporze ideologicznym, tak nie jest na szczęście, zaraz też będzie o tym, no to profesor Heller wykazuje, że to jest przeciwrozumne i nieskuteczne. Bo zważyć wszakże należy, pisze, że idea wieloświata wcale nie musi być uważana za konkurencyjną w stosunku do idei stworzenia wszechświata przez Boga. Jeśli Bóg stworzył jeden wszechświat, to mógł ich stworzyć dowolnie wiele. Nie sprzeciwia się temu żadna prawda teologiczna. Także to, że fizycy wykazają, że takich wszechświatów jest dużo, no to można powiedzieć, no dobrze, dużo. To nie ogranicza jakoś tego, że wszystkie kreacjonizmu. W każdym razie to nie jest taki decydujący argument. Możemy powiedzieć w takim razie, że straszna praca fizyków została wykonana na marne. Napracowali się, jednak to są teoretycznie trudne konstrukcje, te wieloświaty. No ale jest optymistyczna też wiadomość i też korzystam tutaj z pracy Michała Hellera. Bo który pisze tak, i to jest zresztą w wielu popularno-naukowych pracach widoczne. Z czasem jednak idea wieloświata zapuściła korzenie w świadomości bardziej metafizycznie nastawionych kosmologów i zaczęła się pojawiać już nie ze względów czysto ideologicznych, lecz jako wniosek z różnych kosmologicznych spekulacji i modeli. I tak na przykład w kosmologicznych zastosowaniach teorii superstrun i jej nowszego wcielenia tzw. teorii M, jednej z głównych kandydatek do stania się teorią poziomu fundamentalnego, znalezione rozwiązanie, które interpretuje się jako inne światy. Także w chaotycznej kosmologii Andrea Lidego wszechświaty potomne rodzą się z inflacyjnej fazy wszechświata matki. No więc pocieszające jest tyle, że ta praca intelektualna fizyków jednak się przydaje, mają zastosowanie nie tylko do tej dyskusji filozoficznej, światopoglądowej. Ale wróćmy jednak do tego, do meritum, no, do pytania, no, jakie o przyczynę tego precyzyjnego dostrojenia. Zauważmy, że takie to pytanie
dlaczego nasz wszechświat jest tak świetnie dostrojony do tego, żeby powstało życie, żeby się pojawiło życie na Ziemi, zawiera presupozycje. To jest pytanie wadliwie sformułowane. Ja przytoczę Państwu definicję i pojęcie przybliżę presupozycji. To jest pojęcie logiczne. Pytanie P presuponuje zdanie Z wtedy i tylko wtedy, gdy prawdziwość zdania Z jest logicznie koniecznym warunkiem istnienia prawdziwej odpowiedzi na zdanie, na pytanie P. Więc pytanie P presuponuje pewne zdanie, no wtedy, kiedy to zdanie musi być prawdziwe, żeby w ogóle można było odpowiedzieć prawdziwie na to pytanie. Logicy lubią takie frywolne, luźne przykłady podawać, więc przykład na taką presupozycję jest, jeżeli zapytam X-a, czy nadal bijesz swoją żonę. No więc to pytanie presuponuje zdanie mówiące, że X bił swoją żonę. Jeśli tak jest, jeśli to zdanie jest prawdziwe, no to X może odpowiedzieć. Tak, bije, nie, już nie bije. Ale jeśli to zdanie jest fałszywe, to X nie może odpowiedzieć w ogóle na to zdanie. Bo zarówno odpowiedź tak i nie jest fałszywa. Nie ma innej możliwości, tylko trzeba uchylić tą presupozycję, odrzucić, zmienić pytanie, odrzucić to presuponowane, powiedzieć nie, nigdy nie biłem tej żony i koniec. Teraz dopiero zacznę, czy coś takiego. Ale w każdym razie trzeba tą presupozycję uchylić. Proszę Państwa, zatrzymajmy się przy tym, jaka, wróćmy teraz do poważnej sprawy, a więc o pytania, o te precyzyjne dostrojenie. Presupozycja, jaką zawiera twierdzenie, że świat musiał być precyzyjnie dostrojony, w tym pytaniu, bo ja pytam, dlaczego ten świat jest tak dobrze dostrojony do tego, żeby powstało życie. Presupozycja jest tu, świat jest doskonale dostrojony do tego, żeby istniało życie do potrzeb istot żywych. Jeśli uznamy tę presupozycję za prawdziwą, no to musimy podjąć próby odpowiedzi na to pytanie, no i poszukiwanie, co jest tym dostrojeniem, jak to jest we wszechświecie. Zatrzymajmy się jednak na znaczeniu tego słowa, tego terminu dostrojenie. Co znaczy dostrojenie? No, ze stroicielem fortepianów nam się to kojarzy, przychodzi ktoś i stroi fortepian. Może się coś dam dostroić, ale zauważcie, że żeby się coś dostroiło, to musi dostroić się do czegoś. Ten stroiciel musi wiedzieć, jaki efekt chce osiągnąć, musi jeszcze też wiedzieć, jak to zrobić. Czyli, żeby coś do czegoś dostroić, to musimy z góry wiedzieć, jeszcze raz to powtórzę, jaki ma być efekt tego dostrojenia i no i jak ewentualnie do tego zdążać. To jest rzecz szalenie istotna tutaj, bo zauważcie Państwo, jeśli się o tym nie pamięta i żąda się odpowiedzi na pytanie właśnie o to dostrojenie, zapomina się o sensie tego słowa dostrojenia, to można spytać, jak to się stało, że woda jest tak doskonale dostrojona do kształtu ryby i ukwiału. To jest postawienie takiego pytania, czyli w tym pytaniu o dostrojenie już jest zawarta teza, że był wcześniejszy plan, że ktoś ten plan wykonał i tak dalej. To myślę, to kiedyś takie było podobno myślenie, kiedy się mówiło, że pchły są dlatego czarne, żeby łatwiej je było zobaczyć w pościeli białej, je spotkać i tak dalej, tego typu myślenie. Ale my jesteśmy już przyzwyczajeni do myślenia ewolucyjnego. Nie pytamy, nie sądzimy, że to woda się musiała przystosować do życia tych organizmów, które w niej żyje. Nie pytamy, jakie własności, jak powietrze się przystosowało do kształtu skrzydeł ptaków czy motyli również. Odwrotnie pytamy. Widzimy, to życie musiało się przystosować do istniejących warunków. Skrzydła ptaka
odzwierciedlają własności powietrza, a nie jest odwrotnie. Nie powietrze przystosowuje się. To nie grunt przystosowuje się do kopyt końskich, tylko kopyta końskie musiały się przystosować do gruntu. I tak ewolucja nauczyła nas patrzeć na życie, że to życie znalazło drogę. Oczywiście to jest trudne, to trwało miliard lat, nim powstał ten zdumiewający zupełnie, w zasadzie niepojęty. I można się zgodzić, że z jakimś tam udziałem ten homeostat taki, który, no my też wiemy, co też potrafimy robić homeostaty, każda lodówka jest homeostatem, wiemy jakie muszą być składniki, ale patrzcie jakie to jest skomplikowane, musiało się wydzielić z tej, w tym, musiały mieć sposoby pobierania energii, wydzielania odpadków, musi taki homeostat mieć te włączony taki czujnik, który ma każda lodówka, jest ok, jest źle, trzeba coś tam zrobić, musi też rozpoznawać jakoś tam otoczenie. Więc to już jest straszliwie skomplikowana funkcja, a jeszcze są to samopowielające się homeostaty. Jeszcze, jak sobie pomyślimy o tym, jak to się dzieli, te chromosomy, jak to dzieli się komórka, żeby były potomne. To jest bardzo skomplikowane, tyle tylko i nie wiemy, nie znamy dokładnie tego, tylko tyle, że to jakoś tak około miliarda lat trwało, nim powstały te komórki, nim zaczęło się życie w tej znanej nam formie. I no, próbujemy to zrozumieć. No, gdzieś ze 100 lat jeszcze nie ma. Jak w laboratorium się próbuje odtwarzać z tego, co wie geologia i inne nauki, jakie mogły panować w tym świecie warunki początkowe, jaki był skład atmosfery, jaki był skład tej zupy wyjściowej. No jest to atakowane oczywiście wyładowaniami elektrycznymi. No i na razie nic takiego nie powstało. No można powiedzieć, chwileczkę, poczekajmy do miliona, do miliarda lat jeszcze daleko. Więc te próby są na razie nieskuteczne, no ale trudno mówić, że one nie będą. Życie zresztą niejednokrotnie musiało się odradzać na Ziemi. Geolodzy, biolodzy rozpoznają no, małe katastrofy lokalne o zasięgu takim niewielkim, zdarzają się często, ale takie wielkie wymierania geolodzy wyznaczają 5 wielkich takich kataklizmów na Ziemi, które spowodowały wielkie wymierania rozmaitych gatunków. I okazuje się, że życie zapełniało wszystkie nisze, jakie tam były. Powstawały zupełnie nowe gatunki, nowe organizmy. Po skamieniskach możemy rozpoznać, jak dziwne przedtem żyły gatunki, które już wyginęły absolutnie. I to życie się za każdym razem odradza. No jest zagrożenie, straszą nas geolodzy 6. katastrofą, której my sami mamy być autorami, że nasz rozwój, który prowadzimy, prowadzi do 6. katastrofy. Biolodzy nie wieszczą końca życia na Ziemi, chociaż straszą nas, że być może akurat gatunek Homo sapiens nie przetrzyma tej 6. katastrofy, no ale to już jest rzecz na inną okazję i na inny referat. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Pani Profesor i zachęcam do zadawania pytań. Już biegnę. Będę krótko mówił, bo pamiętam. Mam takie pytanie. Ta antropologiczna zasada jest piękna, bo mamy to takie świetne, precyzyjne dostosowanie i się zgadza z tym, co się słyszy w niedzielę na sumie. Jakkolwiek możemy się zastanowić, jeżeli ją odwrócimy, to się okaże, że życie jest bardzo źle dostosowane do wszechświata. Bo życie jest dostosowane wyłącznie do bardzo wąskiego zakresu warunków fizyczno-chemicznych. Czyli my możemy się spytać, czy stwierdzić, że nie ma zasady antropologicznej, a jest przeciwna, że to jest kompletny przypadek. Co pani profesor odpowie na odwrotną zasadę antropofizyczną? Rzeczywiście, że to życie, jakie znamy,
ma bardzo wąskie jakieś spektrum możliwości. Wiadomo, że może się skończyć bardzo. Ale możemy powiedzieć, że każde inne zjawisko w ten sposób rozpatrywane, no też ma bardzo wąski, cokolwiek nie powstało, będzie miało tak samo wąski margines możliwości zmienności. Więc te wszystkie gatunki, które w międzyczasie powymierały, no właśnie to im się przytrafiło. Niestety nie przetrwały. To, co potrafi się zmienić i przystosować, to przetrwa. A przy tych katastrofach nie. A to faktycznie jest tyle tylko, że jak mówię, życie powstawało miliard lat, więc było na pewno wiele prób i błędów, nim jakoś powstał ten homeostat, który może nas ciągle zadziwiać, no ale jest faktem. Nie potrafię chyba, nie wiem, czy odpowiedziałam, czy dobrze zrozumiałam to, co odpowiedź, na którą chciałam. Ja nie wiem, czy o każdy fakt trzeba pytać dlaczego. No po prostu jest. Ale ja podam przykład bardzo naiwny z ostatnich dni. Piłka ręczna to jest taki sport, gdzie jeżeli pewna drużyna prowadzi w drugiej połowie 28-19, to prawdopodobieństwo, że przegra ten mecz, jest w zasadzie znikome. Tymczasem to się zdarzyło. I pytanie, dlaczego to się zdarzyło, może być tylko lokalne. Tak, no były jakieś okoliczności w tych 20 minutach, które to sprawiły, błędy i tak. Natomiast to, że coś takiego było zaprogramowane w jakiś sposób, nawet od początku tej gry, to jest oczywiście pytanie, które jest trochę nie na miejscu, więc ja się trochę nawet dziwię, że ten argument z dostrojenia jest w ogóle stawiany. No po prostu wszystko, co jest, nie jest logicznie sprzeczne, jest możliwe, może się zdarzyć. Dlaczego? Ciekawe pytanie, ale jest to fakt. Dziękuję za to uzupełnienie. Pan profesor? Tak, to od razu. Profesor Sokołowski. Ja znowu się odzywam. Tutaj pani profesor powiedziała o pułapkach języka i w pewnym sensie ten termin subtelne zestrojenie, czy jak po polsku czasami się mówi dostrojenie, to jest troszeczkę pułapką językową, ale to jest po prostu tłumaczenie, które nie zawiera żadnych ukrytych treści. To znaczy zestrojenie dwóch niezależnych wielkości wcale nie sugeruje, że za tym ktoś albo coś, albo jakikolwiek plan stoi. To jest po prostu, jeżeli te wielkości są niezależne, to na ogół fizyk pyta się, dlaczego one są podobne do siebie. Jeżeli to jest właśnie to, co mówiłem wczoraj, jeżeli to dotyczy całego wszechświata, to mamy z tym kłopot. Natomiast jeżeli to dotyczy zjawisk lokalnych, to mamy prawo i na ogół udaje nam się wytłumaczyć, dlaczego dwie odrębne wielkości są do siebie zbliżone. Natomiast wracając jeszcze do tej biofilności wszechświata, to mówienie, że nasz wszechświat jest bardzo przyjazny życiu, też jest przesadą, to jest po prostu propaganda. Jeżeli się na to popatrzeć, tak naprawdę, owszem, nasz wszechświat spełnia warunki konieczne dla powstania życia, zdecydowanie je spełnia, ale to nie znaczy, że to życie, że on jest bardzo mu przyjazny, znaczy, że tego życia będzie dużo. Proszę zwrócić uwagę, ewolucja na Ziemi trwa według obecnych ocen, to jest prawie 3 miliardy lat, to jest mniej więcej 1/4, najwyżej 1/5 wieku Wszechświata. To jest bardzo długo. To oznacza, że ewolucja trwa długo, a w takim razie istniejący plan, na którym istnieje życie, już nie mówię w postaci człowieka, ale przynajmniej dinozaurów, będzie bardzo niewiele. Więc to, że Wszechświat dopuszcza, ale to nie znaczy, że on to życie hołubi. To jest raczej zjawisko rzadkie. Wszystko na to są argumenty, na przykład Cartera, który mówi, że my jesteśmy bardzo, bardzo wyjątkowi, że w olbrzymim wszechświecie planet z życiem może być bardzo niewiele, nie mówiąc już o życiu inteligentnym. Także tutaj to trzeba właśnie, nie należy przesadzać z tą biofilnością. Możliwe, ale to wcale nie znaczy, że jest łatwe. Ja chciałam nawet spytać pana profesora albo innych fizyków, bo wydaje mi się, że fizycy, ci, na których się tu powołują, z taką lekkością operują tym pojęciem nieskończenie. Nieskończenie wiele wszechświatów, nieskończenie wiele. No więc może jak nieskończenie wiele wszechświatów jest, no to jest nieskończenie wiele
takich dokładnie jak nasz. Czyli to życie no może się nieskończenie wiele razy pojawiać. Prawdę mówiąc, to takie lekkie szafowanie, bo matematyk, no to sobie łatwo to te nieskończoności wpisuje, ale jak fizyk tak lekko mówi, a przecież w tych nowszych, prawda, w teoriach fizycznych tej nieskończoności jest strasznie dużo, ale no to jest tylko tak. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno rozumowanie, które pani profesor zacytowała za Tegmarkiem. Mianowicie on głosi, że jeżeli mamy nieskończoną ilość wszechświatów, to dana konfiguracja, na przykład to, że siedzimy tu i rozmawiamy, powtórzy się nieskończenie wiele razy. Tak. No bo taka jest natura nieskończoności, że to się powtarza nieskończenie wiele razy. Otóż to jest nieprawda, dlatego że Tegmark sobie zapomniał o pewnych ograniczeniach. Filozofowie od dawna, można przypomnieć Leibnica, mówili o zasadzie indywidualizacji. I ona działa. I ja to podam przykład. Prosta, która zabiera nieskończenie wiele liczb rzeczywistych i żadna liczba rzeczywista nie powtórzy się drugi raz. Tak jest. Dlatego, że jest zasada indywidualizacjonis. I ona ma jeszcze, liczby mają dwie takie zasady. Jedna wewnętrzna, na przykład rozkład na czynniki pierwsze, albo druga zewnętrzna, jak co z nią sąsiaduje. I to daje jej indywidualizację. Jeżeli taka prosta rzecz jak liczba, to tym bardziej, no powiedzmy, jakaś istota myśląca, że może tak być, że się powtórzy, ale nie jest to konieczne. Tak, tak. Z samej tej nieskończoności nie wynika. W punktach w przestrzeni ta zasada nie działa, bo punktów jest takich samych nieskończenie wiele. Mm-hmm. Ale już na liczba? Prostej to nie działa. Mm-hmm. Dziękuję. Pięknie trochę mi to wyjaśniło. To. Proszę Państwa, mamy czas jeszcze na jakieś pytanie. Już. Dziękuję Pani bardzo za ciekawy wykład. Słysząc od pytania i w ogóle od tematu, widzę, że jest właściwie punkt widzenia, który jest teleologiczny, jest właściwie w zasadzie w dzisiejszej nauce bardzo niepopularny. To nie zawsze tak było. Kiedy się na przykład patrzy na życie i działa Johanna Keplera, to widać, że właściwie myślenie teleologiczne to właściwie jego poruszało, że nie tylko pomyśleć, co to są za zjawiska, ale właściwie jaka jest ich cel. I nie trzeba od razu skoczyć do Boga i powiedzieć, to musi być Bóg. Są inne rozwiązania, ale moim wrażeniem jest, że w dzisiejszej nauce naukowcy bardzo szybko od tego biegają. Tak. Czy może Pani na ten temat coś może powiedzieć? Prawdę mówiąc niewiele, bo wspominałam właśnie z tą żartobliwą tą o tej pchle, która ma być czarna, żeby ją można było, to znaczy właśnie wyjaśnianie takie celowe, że pchła jest dlatego czarna, to już żart z tego sposobu myślenia, żeby ją łatwiej można było w pościeli znaleźć. Myślę, że ukształtowała nas ostatnio, przez to jednak jest kawał czasu, od teorii Darwina, to myślenie takie właśnie, że jest ewolucyjne. I to się wkradło do wielu dziedzin, nie tylko do nauki, ale przecież i do polityki, i do innych dziedzin. To myślenie ewolucyjne przeważyło. Chociaż no, w nauce o człowieku te teleologiczne powinny się pojawić, bo przecież człowiek no, jednak stawia sobie jakieś cele, realizuje i ten opis mógłby być no, i pewnie jest. Ja się nie bardzo na filozofii tej człowieka znam, więc pewnie nie potrafię odpowiedzieć, ale myślę, że to jest jeszcze obecne, tylko że nie w tym nurcie filozofii związanej z ontologią, z epistemologią, tam jakoś dominują te nurty no właśnie ewolucyjne i to myślenie ewolucyjne. To tyle mogę.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to zapraszam na przerwę.